Problemów jest sporo. Nie chciałbym tutaj już ich powtarzać i mówić ciągle o problemach finansowych, jakich są, ale zaczyna na pierwsze czoło wysuwać się problem kadrowy. Lekarski, pielęgniarski. Z ostatnich danych, na przykład jeżeli chodzi o pielęgniarki, mówimy tutaj nie o wieku pielęgniarek, tylko o ich zaawansowaniu w pracy. No, na 10 zadeklarowanych, które no, chciałyby przejść już na emeryturę, to przychodzi tylko jedna. No i nierozwiązywalny problem ustawy o wynagrodzeniach, który wzbudza wiele emocji wśród personelu, a nie ukrywam, no, paru dyrektorów straciło nie tylko włosy, ale ich kolor również. No nie do końca są tam określone pewnego rodzaju zapisy. W związku z tym dyrektorzy szukają różnego rodzaju rozwiązań, na co nie zgadzają się lub w niektórych przypadkach zgadzają się związki zawodowe, z którymi się negocjuje. Miałem przyjemność brać udział w dwóch szpitalach w takich negocjacjach, gdzie doszła dyrekcja do porozumienia. Jak to będzie w najbliższym czasie? No ja śmiem twierdzić, po wypowiedzi pani minister i po przekazywanych już teraz pieniądzach za nadwykonania za ubiegły rok, no nie są to kwoty, które by w pełni satysfakcjonowały, nigdy nie będzie takich kwot. Natomiast niepokoją mnie terminy wypłat. Mówię tutaj wprost. Szpitale realizując kontrakt miesięczny, czy to ryczałtowy, ja już nie mówię tutaj o procedurach nielimitowanych, dostają pieniądze dopiero po 2-3 miesiącach, a zdarza się nawet, że 6. Ja rozumiem, że czasami jest to wina szpitala, złe sprawozdawczość, ale w większości szpitale, które mi raportują te rzeczy, mówią o, no tak wychodzi w NFZ-cie jako płatnikowi. Przepraszam, może strywializuję, ale to tak jakby pani redaktor czy ja idziemy do sklepu, robimy zakupy, powiemy w kasie, to ja zapłacę za 3 miesiące na przykład, prawda? Ja uważam, że to absolutnie jest do uregulowania i poślizg taki, moim skromnym zdaniem, nie powinien być dłuższy, bo NFZ musi też sprawdzić, prawda, sprawozdawczość całą i tak dalej, ale nie powinien być dłuższy niż 1 miesiąc, bo to się wiąże z tym, że no, musimy jakby, dyrektorzy muszą renegocjować praktycznie co kwartał umowy z dostawcami, oczywiście umowy poprzetargowe. No i tu wchodzimy w kolejny problem, jeżeli chodzi o ustawę o wynagrodzeniu minimalnym, no bo po tej drugiej stronie dostawców, różnego rodzaju operatorów współpracujących ze szpitalami, no i umowy, które są powyżej roku, poprzetargowe, prawda, no gwarantują pewnego rodzaju możliwość renegocjacji, jeżeli chodzi o wysokość. Wiadomo, tamta strona również ma swoich pracowników, którzy no, oczekują tego minimalnego wynagrodzenia. Wyzwań jest dużo. Poczekajmy, po kilkanaście tygodni jest nowe ministerstwo. Ja mam taką nadzieję, nie powiem, że z graniczącą z pewnością, ale że generalnie wszystko dopiero ruszy po 7 lub 21 kwietnia. Mówimy tutaj o wyborach samorządowych.